Cześć, z tej strony Hania, jestem Always and Forever Hungry, szczecińska beza, ale dzisiaj nie będzie o bezach, dzisiaj o serniku i to najprostszym i najłatwiejszym serniku, taki jaki tylko możecie sobie wymarzyć. Ja uwielbiam takie przepisy, kiedy jest bardzo łatwo, bardzo prosto i bardzo szybko, stąd pomysł na to, żeby przed świętami jeszcze wrzucić dla Was taki przepis, z którego można łatwo skorzystać. Potrzebujemy tylko 10 jajek, które oczywiście rozdzielamy między białko a żółtko. Zaraz będziemy białko ubijać. Zawsze na początku ubijam białko czystymi mieszadełkami, a później dopiero zaczynam mieszać i miksować resztę składników, żeby było szybciej i żeby nie trzeba było w międzyczasie po prostu tych widełek myć. Dlatego najpierw ubijamy na sztywną pianę białko, później dodajemy 300 g cukru. Wszystkie żółtka, czyli 10 żółtek i miksujemy na taką ładną, jednolitą masę puszystą. Dodajemy 1 kg sera. Ja mogę Wam powiedzieć, jaki ser w wiaderku, jeżeli macie ochotę, to napiszcie do mnie, jaki najlepiej właśnie ser do takiego sernika użyć, który jest najlepszy. I wszystko razem to łączymy. Później dodajemy 200 g roztopionego masła. Też oczywiście to mieszamy. Na końcu 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej i dodajemy nasze ubite białka. Oczywiście białka, jak wszystkie składniki szybko wymieszamy, nie powinny opaść i bardzo delikatnie to łączymy już łyżką, nie mikserem, z naszą całą masą. Na koniec rozkładamy papier do pieczenia na tortownicy i delikatnie przelewamy całą masę sernikową właśnie do takiej sporej tortownicy, około 30 cm średnicy, ponieważ jest to duża porcja sera z 1 aż kilograma. I wsadzamy do piekarnika na 180 stopni, nastawiamy na 45-50 minut w zależności od mocy Waszego piekarnika. U mnie jest to zazwyczaj mniej więcej 45 minut, dlatego trzeba kontrolować. W tym czasie, kiedy sernik się piecze, możemy podziwiać naszą choinkę. Bombki przywiezione z podróży. Zawsze uwielbiam zbierać bombki, jak jeżdżę gdzieś tam, zawsze sobie kupię bombkę albo dostaję w prezencie i potem je wieszam i się z tych bombek cieszę. Z różnych ozdób świątecznych również. A oto mój pomocnik. Pomocnik renifer. Próbuję zdjąć swoje rogi, a w tym czasie nasz sernik już się zrobił, bardzo szybko. Widzicie, jak szybciutko? Wygląda w taki sposób. Wystarczy, żeby się tylko ostudził, posypać go cukrem pudrem, obficie i sernik jest gotowy. Sernik jest bezglutenowy, bardzo delikatny, taka sernikowa chmurka.